aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się krok od nicości. Doszedł do śmierci i do grobu. Trzeciego dnia swoim zmartwychwstaniem pokonał nicość. To była trudna do przyjęcia prawda. Nawet dla apostołów i uczniów Chrystusa, mimo że On trzykrotnie zapowiadał im sekwencję zdarzeń mających nastąpić w Jerozolimie. Zdrada ze strony arcykapłanów i uczonych w piśmie, wydanie w ręce pogan, męka, ukrzyżowanie i na koniec powstanie z martwych. Paradoksalnie, łatwiej było im przyjąć nicość śmierci niż zwycięstwo życia. To dlatego uczniowie zdążający do Emaus byli, jak mówili, przerażeni wieścią o pustym grobie Chrystusa, o czym mówiły im niektóre kobiety, powołując się na widzenie aniołów. Dla apostołów zaczął się szczególny proces dojrzewania w wierze, rozłożony w czasie, bo trwający aż 8 dni i odmienny w odniesieniu do każdego z nich. Jako pierwszy w zwycięstwo Chrystusa i triumf Jego miłosierdzia uwierzył święty Jan, będąc przy pustym grobie Chrystusa, ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Ujrzał i uwierzył. Z kolei święty Piotr został obdarowany łaską widzenia zmartwychwstałego Pana jako pierwszy spośród wszystkich apostołów, o czym usłyszeli uczniowie wracający z Emaus do Jerozolimy, gdzie zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Po latach o tym wydarzeniu wspomni także w swoim pierwszym liście do Koryntian święty Paweł, pisząc: Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Ukazał się pozostałym apostołom jeszcze tego samego pierwszego dnia tygodnia, wieczorem, kiedy do nich pełnych lęku, zamkniętych w wieczerniku z obawy przed Żydami, przyszedł i zwrócił się z najpiękniejszym przesłaniem, świadczącym o Jego zwycięstwie i o Jego miłosierdziu. O zwycięstwie, bo zwiastował im pokój, pokonujący wszelki lęk, obawę, przerażenie. Miłosierdzie, bo obdarzył ich Duchem Świętym, mówiąc, że mają odtąd władzę odpuszczania w imię Chrystusa zmartwychwstałego, grzechów ludziom. Mają tę władzę przywracania wszystkim wierzącym godności dzieci Bożych.
I na koniec, tydzień później, święty Tomasz, który nie był razem z pozostałymi apostołami owego wieczoru, pierwszego dnia tygodnia. Chciał dotknąć się Chrystusa Zmartwychwstałego. Chciał własnymi dłońmi dotknąć Jego ran. I Chrystus zaprosił go do tego gestu. A on odpowiedział, wyznając wiarę przekraczającą to, co widział i czego dotykały jego dłonie. Pan mój i Bóg mój. Jezus Chrystus jest rzeczywiście jednorodzonym Synem Bożym, który przyjął dla nas, dla naszego zbawienia ciało z Przenajświętszego łona Dziewicy Maryi. Ale jest Synem Bożym. Synem, który jest władcą naszych dziejów i naszych historii. Odtąd mocą Ducha Świętego otrzymanego w dzień Pięćdziesiątnicy doszło do radykalnej przemiany w życiu apostołów i tworzonego przez nich Kościoła, o czym słyszeliśmy w czytanym dzisiaj fragmencie z Dziejów Apostolskich. Stali się świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Stali się tym samym świadkami Chrystusa, który jest pełen miłosierdzia. Stali się świadkami Bożego miłosierdzia. I objawiało się to najpierw w głoszeniu prawdy o Chrystusie. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Moc otrzymana od Ducha Świętego sprawiała, że niestraszne im były trybunały, sądy, cierpienia. Głosić dla nich Chrystusa Zmartwychwstałego znaczyło bowiem rozszerzać Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Bogu Ojcu bogatym w miłosierdzie. A za tym szły czyny miłosierdzia. Jeden duch, jak słyszeliśmy, i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał. Wszystko mieli wspólne. Nikt nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali u stóp apostołów, a każdemu rozdzielano według ich potrzeby. Taka była siła ich wiary w zmartwychwstałego Pana. Ich wiary. Bo wiara, jak podkreślał Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi, nie jest tylko skłanianiem się jakiejś osoby ku rzeczom, które dopiero mają nadejść, ale wciąż są całkowicie nieobecne. Nie. Dla człowieka wierzącego to, czego oczekuje, już w jakiejś mierze się zaczęło. Już teraz Chrystus daje nam coś z oczekiwanej rzeczywistości. I to, co przeżywamy już teraz, jest zapowiedzią tego, co będziemy przeżywali w wieczności
w całej pełni. To, że taka przyszłość istnieje, że istnieje zbawienie, że dostąpimy miłosierdzia, sprawia, że już teraz zmienia się nasza teraźniejszość. Bo ta teraźniejszość przenikana Bożym miłosierdziem styka się z tym, czego doświadczymy w chwili sądu. Sądu, jak mamy nadzieję, pełnego miłosierdzia mimo naszej słabości i upadków. I właśnie dlatego, że taką wiarą żyjemy, nie trudno rozumieć, że dla tej przyszłości warto zrezygnować już z tego, co mamy teraz. Jakżeż wymowne są pod tym względem dwa fragmenty listu do Hebrajczyków. Pierwszy brzmi: współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie rzeczy lepsze i trwałe. Wierzący w Chrystusa, pierwsi chrześcijanie jerozolimscy doznali rzeczywiście krzywdy i prześladowań. Odebrali im nawet to, tak niewiele, co mieli, bo żyli życiem prostym i ubogim. Ale to ich nie załamało. Uważali bowiem, że jeśli trzeba, należy zrezygnować z tego, co się już posiada, co stanowi codzienne zagwarantowanie normalnego życia, mając w oczach swojej duszy wizję przyszłości i tych dóbr ostatecznych, do których się zmierza. Dla nich, dla tych właśnie dóbr, jeśli trzeba, warto zrezygnować z tego, co się posiada aktualnie, teraz. Ale z taką wiarą, wykraczającą poza dobra materialne posiadane obecnie, musi iść w parze wytrwałość. My, czytamy dalej w liście do Hebrajczyków, nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swoją duszę. Na każdego wierzącego przychodzi chwila próby. Wiemy, nie każdy tę próbę potrafi właściwie pokonać. Zdarzają się odstępcy. Ale nie oni zbawiają swoją duszę. Do Chrystusa zmartwychwstałego, zwycięzcy grzechu, śmierci i szatana, należą ci, którzy złączyli z Nim do końca swój los, niezależnie od przeciwieństw, niezależnie od cierpień, na przekór trudnym próbom, jakimi są poddawani. I dlatego ta postawa chrześcijanina, o której pisał w liście do umiłowanego ucznia Tymoteusza święty Paweł: nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. To jest duch chrześcijanina. Trzeźwe myślenie, pozwalające ustalić właściwą hierarchię wartości i ziemskich, i niebiańskich, a jednocześnie duch
mocy, duch miłości, który płynie do nas z przebitego boku Chrystusa. To jest duch chrześcijanina. To jest duch wiary, która staje się także w szczególny sposób jako niezwykły znak dla świata, zwłaszcza świata współczesnego, udziałem tych, którzy w imię miłości do Chrystusa złożyli dary szczególne, śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. O tych to ludziach tak pisał papież Benedykt XVI. Są ludzie, którzy wstępując do zgromadzeń zakonnych i ruchów religijnych, z miłości do Chrystusa pozostawiają wszystko, by nieść innym wiarę i miłość Chrystusa, aby pomagać cierpiącym na ciele i na duszy. Z nadziei tych osób dotkniętych przez Chrystusa Jego miłością zrodziła się nadzieja dla innych, którzy żyli w ciemnościach i bez nadziei. Tu okazało się, że to nowe życie w Chrystusie i z Chrystusa prawdziwie ma substancję, że jest to substancja, która budzi życie u innych. I niewątpliwie takim człowiekiem przynoszącym nadzieję i dźwigających ludzi z ich ciemności i bez nadziei była święta Faustyna. Jej postać, zwłaszcza w bieżącym roku, wraca do nas z całą mocą, bo właśnie w tym roku przypada 90. rocznica objawień, jakie miała w Płocku i jakie były związane z obrazem Jezusa Miłosiernego. To objawienie miało miejsce dokładnie 22 lutego 1931 roku. Była to pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Biała niedziela, o której nowy charakter domagał się od niej Pan Jezus, miała mieć miejsce 7 tygodni później, 12 kwietnia 1931 roku. W swoim dzienniczku zapisała: wieczorem, gdy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa, ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi biały. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, a podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby obraz ten czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. I dopowiedział: obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. Namalować obraz? W jaki sposób? Jak tego dokonać?
Kto to uczyni? Zwierzała się temu spowiednikowi swojemu i otrzymała odpowiedź: to się tyczy duszy twojej. Maluj obraz w duszy swojej. Tak jej powiedział. Kiedy odeszłam od konfesjonału, usłyszałem znowu takie słowa: mój obraz w duszy twojej już jest. Ja pragnę, aby było miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Żeby tak się stało. I żeby ludzie miłosierdzia Bożego doświadczyć mogli. Jego Chrystusa. Szczególne zwrócenie się do kapłanów. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylać na dusze ludzkie. Bez sakramentu pokuty i pojednania nie jest to możliwe. Bez kapłanów nie da się to urzeczywistnić. Spełniło się to. I rzeczą znamienną jest to, że kiedy Polska zdruzgotana, zniszczona po II wojnie światowej, już w 1946 roku głosem Konferencji Episkopatu Polski z księdzem kardynałem Augustem Chlądem na czele wystosowała do Watykanu petycję o wprowadzenie święta Miłosierdzia Bożego właśnie na pierwszą niedzielę Wielkanocy, po Wielkanocy. Stąd z Polski, tak doświadczonej przez zło, nienawiść i śmierć, wznosi się głos będący przedłużeniem tego głosu, który w 1931 roku usłyszała święta Faustyna. Wystarczyło zaledwie 15 lat. Ale odpowiedź Stolicy Świętej nie była ani szybka, ani pozytywna. W listopadzie 1958 roku Święte Oficjum wydało dekret, które w 5 punktach odrzucało możliwość ustanowienia tego święta. Pół roku później, w marcu 1959 roku, dekret Świętego Oficjum opublikowany już oficjalnie, nieco miał formę nieco bardziej otwartą na to życzenie Pana Jezusa, bo odwoływał się do roztropności księży biskupów, którzy mogli zgodzić się na to, aby w ich diecezjach było czczone Boże Miłosierdzie lub nie. I dopiero wiosną 1978 roku, 6 miesięcy przed wyborem na następcę świętego Piotra, kardynała Karola Wojtyły, unieważniono ten dekret. A potem święty Jan Paweł Wielki zaczął wprowadzać w czyn, w pełni, to, co było pragnieniem Bożego Miłosierdzia.
18 kwietnia 1993 roku, w niedzielę drugą Wielkanocy, doszło do beatyfikacji świętej Faustyny Kowalskiej. 18 kwietnia też tego roku, tego dnia, polscy biskupi, znowu głos wywodzący się z naszego kraju, proszą oficjalnie Ojca Świętego, aby ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego. 4 lata później Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zezwoliła na obchodzenie tego święta w Kościele katolickim w Polsce. W roku 2000, 30 kwietnia, w niedzielę drugą wielkanocną, zwaną dotąd powszechnie białą, Ojciec Święty kanonizuje siostrę Faustynę i ustanawia Święto Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła katolickiego. 2 lata później, 17 sierpnia 2002 roku, właśnie tutaj, w tej bazylice, Jan Paweł II uroczystym aktem zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Historia Bożego Miłosierdzia właśnie stąd, z Bagiewnik, rozprzestrzenia się na cały świat. Jakżeż wymownym tego wyrazem jest akt, którego będziemy świadkami za chwilę. Będą bowiem poświęcone 2 dzwony nadziei związane z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Dla Samoa i Tonga, ufundowane przez apostołów miłosierdzia mieszkających w Australii. Kapłan, jeden z kapłanów będących inicjatorami tego wielkiego przedsięwzięcia, jest właśnie z nami i z nami współkoncelebruje tę mszę świętą. Jakżeż wymowny znak Jego obecności tutaj, a jednocześnie tego wychylenia się w daleki świat oceanii, pośród których zabrzmi głos dzwonu obwieszczającego dla mieszkańców tamtych tak odległych i nieznanych nam w większości wysp prawdę o Bożym Miłosierdziu. Raz jeszcze wracamy do zapisków świętej Faustyny. Dziś w dłuższej rozmowie z Panem powiedział mi, jak bardzo pragnę zbawienia dusz. Moja najmilsza sekretarko, napisz, że pragnę przelewać swe boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je, byle one zechciały przyjąć moją łaskę. Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu. Przepełnione są wnętrzności moje miłosierdziem i rozlane jest one na wszystko, co m stworzył. Moją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją. Królestwo moje na ziemi jest życie moje w duszy ludzkiej. Napisz, sekretarko moja, że kierownikiem dusz jestem ja sam, bezpośrednio, a pośrednio prowadzę je przez kapłana i każdą prowadzę do świętości drogą mnie
tylko wiadomo. Przepełnione są wnętrzności moje miłosierdziem i rozlane na wszystko, com stworzył. Na wieki wysławiać będę. Na wieki wysławiać będziemy miłosierdzie Pana. Amen.